jest program Koronawirus Raport Faktum. Ja nazywam się Agnieszka Burzyńska. Za chwilę moim państwa gościem będzie Robert Biedroń, kandydat na prezydenta, ale zanim to nastąpi, porozmawiamy o rzeczy najważniejszej, czyli miłości. Niestety, miłości w czasach zarazy. 45. dzień lockdownu i prawie drugi tydzień obowiązkowego zasłaniania twarzy w Polsce w miejscach publicznych. Fakt podgląda, jak radzą sobie z tym Polacy. Nasz obiektyw uchwycił między innymi Martę Kaczyńską, prawniczkę, córkę świętej pamięci Lecha i Marii Kaczyńskich, obowiązkowo w maseczce, za to z wyraźnym problemem, bo jak wyrazić czułość względem najbliższych, kiedy nie da się przekazać tego pocałunkiem lub wyrazem twarzy. Z tym problemem borykają się ludzie na całym świecie, ci znani i ci anonimowi. Eksperci zwracają uwagę, że tak zwane społeczne dystansowanie i konieczność bycia powściągliwym w czasach epidemii koronawirusa może mieć gwałtowne skutki, kiedy zagrożenie minie i podobno czeka nas wtedy eksplozja miłości. Teraz obiecana na początku część programu, czyli rozmowa polityczna. Przy swoim Skype'ie już jest Robert Biedroń, Wiosna, Lewica, kandydat na prezydenta. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor i dzień dobry państwu. Czy wy chcecie tych wyborów w maju, czy kiedy indziej? No nikt chyba o zdrowych zmysłach nie chce wyborów majowych, bo wiemy, że dzisiaj nasze głowy wszystkich Polek i Polaków chyba, może oprócz jednego Polaka, są zaprzątnięte innymi myślami. Boimy się no to dlaczego? To dlaczego? Niech pan mi powie, dlaczego atakujecie wściekle Jarosława Gowina, czyli jedyną osobę, która może zadecydować o przesunięciu tych wyborów. Jarosław Gowin nie może o niczym zadecydować. O tym decyduje Jarosław Kaczyński, czyli inny Jarosław. I Jarosław Gowin jest tylko wysłannikiem Kaczyńskiego, oczywiście, żeby mącić w tej wodzie, ale pokornie wróci do swego pana i będzie sługą swego pana. Zobaczy pani redaktor, ten cały plan misternie budowany przez Kaczyńskiego się powiedzie, bo on nie ma służyć temu, żeby Jarosław Gowin został wicemarszałkiem czy marszałkiem Sejmu, bo nie zostanie, bo już wiemy, że pani marszałek Witek zablokowała możliwość wyboru nowego marszałka na zbliżających się posiedzeniach Sejmu. Zrobiła to zwołując posiedzenie po prostu, że nie dając tego terminu 7 dni, dokładnie, który byłby wymagany. No ale dobrze, nie wierzy dokładnie pan w dobre intencje Jarosława Gowina, bo on, gdy występuje w tych programach, wygląda na przekonanego co do tego, że on tych posłów, kilku swoich, utrzyma. Oczywiście bez pani Jadwigi Emilewicz, bo pani Jadwiga Emilewicz raczej już stoi po stronie Jarosława Kaczyńskiego. Ale Jarosław Gowin mówi twardo: ja to utrzymam, ja to ustoję. Zobaczymy, czy ustoi. Ja znam giętki kręgosłup pana premiera Gowina i wiem, że on się potrafi dostosować do każdej sytuacji, która przyniesie mu korzyści polityczne. I nie wierzę, że Jarosław Kaczyński odpuści łatwo te wybory majowe, bo to jest jedyna szansa dla Kaczyńskiego, żeby utrzymać władzę. Jeżeli przegra wybory prezydenckie, to przegra wszystko. Jeżeli wygra wybory prezydenckie, to wygra oczywiście wszystko dla swojej partii. I Kaczyński się łatwo nie poddaje. On zresztą cieszy się, jak widzi, jak demobilizowany jest elektorat opozycji. Ja z przerażeniem słuchałem dzisiaj wypowiedzi Donalda Tuska, który, no nie wiem, jakby na zamówienie samego Kaczyńskiego apelował o to, żeby nie uczestniczyć w tych wyborach. Jednocześnie przecież, chyba nie mając żadnego poczucia rzeczywistości, wiedząc, że jego kandydatka nadal jest w tych wyborach. Więc to zrobił taki chyba niedźwiedzią przysługę. No ale kandydatka też wcześniej apelowała o ten bojkot, ale wy też daliście sporo argumentów prezesowi PiS i samemu PiSowi, obrzucając się w ubiegłym tygodniu różnymi zarzutami. Bardzo ostre słowa padały pomiędzy opozycją, nie pomiędzy opozycją a PiSem. Proszę pamiętać, że my jesteśmy rozczarowani jako Lewica, że Platforma Obywatelska, która przez lata wychodziła na ulicę, krzyczała konstytucja, konstytucja, wieszała, obrzucała najgorszymi słowami i Gowina, i Kaczyńskiego, dzisiaj siada do stołu z nimi i chce majstrować przy konstytucji. My szeroko otwieramy oczy i zastanawiamy się, jak bardzo już Platforma Obywatelska się pogubiła w tym wszystkim. No, czyli, ale nie, jasno. Ale też jest jeden problem, że oczywiście
oczywiście pierwsza propozycja Jarosława Gowina mówiła o zmianie konstytucji, czyli tych wyborach, które miałyby się odbyć za 2 lata, ale już druga propozycja jest propozycją wyborów w sierpniu, czyli rozumiem wyborów po... Jakie procedury pozwalają na przeprowadzenie wyborów w sierpniu? Tylko i wyłącznie wprowadzenie, ogłoszenie stanu klęski żywiołowej, które do tego jedyną instytucją, jedynym narzędziem jest prezes Rady Ministrów, Rada Ministrów i nie ma innej możliwości. Możemy apelować się oczywiście do premiera Morawieckiego, ale on też jest wiernym sługą swego pana Kaczyńskiego. Możemy też zrobić niekonstytucyjne zmiany, próbować je przeforsować, ale tutaj też rozczaruję. Prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że nie podpisze żadnego prawa, które pozwalałoby na przeniesienie tych wyborów, więc Gowin gra z nami w ciuciu babkę, a część opozycji tej totalnej tańczy, jak im Gowin i Kaczyński zagrają. I to jest dla mnie najbardziej rozczarowujące, że w tej końcówce tego maratonu wyborczego Platforma Obywatelska się całkowicie już wyłożyła. Ale może Jarosław Gowin dogadał się z Mateuszem Morawieckim? Może jesteście po prostu ludźmi małej wiary i też nie dajecie szansy, bo wy mówicie o tym, trzeba przesunąć wybory. Nie ma innej koncepcji na razie jak ta zaproponowana przez Jarosława Gowina, że on zablokuje te wybory ze swoimi ludźmi, bo nie ma innego pomysłu. A wy mówicie, a wy przypuszczacie na niego atak, na tą jedną, jedyną osobę, która to może umożliwić. Ale naprawdę, to ja wiem, że możemy snuć tutaj różne scenariusze science fiction, ale chyba nikt nie uwierzy, że premier Morawiecki zdradzi Jarosława Kaczyńskiego dla Gowina. Przecież to oznaczałoby dla Morawieckiego ustępowanie z funkcji premiera. Oznaczałoby wielkie straty dla całego obozu wokół Morawieckiego, tych wszystkich ludzi, którzy tam dzisiaj się pasą na tych posadach rządowych. To jest science fiction kompletne. My mówimy na lewicy, dzisiaj trzeba skupić się na ratowaniu miejsc pracy, na ratowaniu firm, samorządów, szpitali. Ja się tym zajmuję. Wczoraj no byłem dobrze, w Lesznie. Dobrze, to pan się tym zajmuje, ale musimy jeszcze zakończyć tę sprawę wyborów. To co będzie? Jaki jest scenariusz według pana? Scenariusz jest taki niestety, że te wybory prawdopodobnie odbędą się w maju. Kaczyńskiemu zależy na demobilizacji elektoratu opozycji, co mu, jak widać, całkiem nieźle wychodzi. Tak, żeby oczywiście jak najwięcej elektoratu pisowskiego poszło i zagłosowało na Dudę, bo w normalnej sytuacji Duda nigdy nie byłby prezydentem. Czyli pan uważa, że to będzie po prostu przeforsowane i to będą wybory korespondencyjne, tak, czy to będą wybory tradycyjne? Nie wiem. Wydaje mi się, że będą to raczej wybory korespondencyjne, ale Kaczyński jest w stanie w ostatnim momencie zmienić prawo i dlatego my jako kandydaci nie możemy się poddawać. Proszę państwa, ja apeluję o to, żebyście byli z nami, żebyście nas wspierali, bo my musimy być na tym placu boju. Widać, co się dzieje, kiedy wywieszamy białą flagę. Moja kontrkandydatka już to przeżywa teraz. Widać, co się dzieje, kiedy się demobilizujemy, bo Kaczyński się tylko z tego cieszy. Nie można tego zrobić. Trzeba apelować do instytucji międzynarodowych, żeby monitorowały sytuację, żebyśmy jako kandydaci zbierali powody, bo my możemy zaskarżyć te wybory. Mogą wyborcy zaskarżyć te wybory, tylko trzeba w nich uczestniczyć, bo jak się nie uczestniczy, to się nie ma prawa do tego. Czyli nie zbojkotujecie tych wyborów. Pan jako Robert Biedroń dostanie pan pakiet do swojej skrzynki czy do rąk własnych, bo to jeszcze jest chyba niedopowiedziane. I wypełni pan te wszystkie dane osobowe, poda swój PESEL, poda swój adres i odda głos, tak? Jeżeli będę miał poczucie bezpieczeństwa tych wyborów, to w nich wezmę udział, dlatego żeby później mieć kolejny powód do tego, żeby je kwestionować. Jak nie bierzemy udziału w tych wyborach, to po prostu nie mamy do tego mandatu. I apeluję o to, żebyśmy wzięli udział w tych wyborach. Na Białorusi, w Rosji opozycja uczestniczy w wyborach. To są nieporównywalne sytuacje jeszcze być może, ale tam startują kandydaci. Tam ludzie idą głosować, żeby wiedzą często, że przegrają, ale idą dlatego, żeby pokazać, że jeszcze Rosja nie zginęła, póki opozycja żyje. Dobra, ale jeszcze co to znaczy? Ale co to znaczy? Opozycja żyje. Ale co to Polska znaczy bezpieczne wybory w tej sytuacji? Pan powiedział, jeśli będę miał poczucie, że one są bezpieczne. Bezpieczne w kontekście oczywiście zdrowotnym przede wszystkim moich bliskich, tych, którzy dostarczają te pakiety. Nie zrobię niczego, co narazi mnie, moich bliskich, listonoszy na jakieś zbędne ryzyko. Trzeba obserwować, jak to będzie wyglądało, w jakim kierunku będzie się ta pandemia rozwijała, ale najgorszy scenariusz, jaki mogę sobie wyobrazić, to jest oddanie walkowerem Kaczyńskiemu i Dudzie tych wyborów. To jest najgorsze, co można zrobić.
Wyobraźmy sobie, że jest pan prezydentem. Czy zabrałby pan 500+, które jest w tej chwili przyznawane wszystkim Polakom, niezależnie od dochodu? Nigdy w życiu, ponieważ ja byłem już prezydentem, prezydentem Słupska i wiem, jak 500+ realnie pomagało ludziom. I oczywiście część takich elit neoliberalnych wyśmiewała to, pogardzała tymi ludźmi, którzy mówili o korzyściach płynących z 500+. W Polsce przez lata była rzesza ludzi zaniedbanych społecznie, którzy zostawieni sami sobie musieli sobie jakoś radzić i Kaczyński to idealnie wyczuł, więc nic co dane nie może zostać dzisiaj zabrane. Ale trzeba zastanowić się, jak też ratować na przykład tych, którzy nie dostają 500+, a na przykład tracą pracę, albo tych, którzy prowadzili mały bar czy restaurację, dzisiaj nie mają żadnych dochodów. No i jak by to pan zrobił? Co by pan zrobił? Uważam, że trzeba wprowadzić dla tych, którzy tracą pracę, takie świadczenie kryzysowe w wysokości 2100 zł na okres kilku miesięcy, żeby ci ludzie po prostu mieli jakąś stabilność finansową w tym czasie, kiedy nie znajdą sobie nowej pracy, bo siłą rzeczy są zamknięci w domach, czy po prostu ten rynek pracy się teraz skurczy. No rząd zaproponował zasiłki w tej tarczy, już zdaje się, chyba już nawet tej numer jeden. No ale one są zasiłki nie dla tych tracących pracę realnie, bo dzisiaj zasiłek dla bezrobotnych, przypomnę, wynosi kilkaset złotych. Z tego się nie da przeżyć. Dzisiaj ten zasiłek, to świadczenie kryzysowe, nie zasiłek nawet, powinno odpowiadać na realne potrzeby ludzi. 2100 zł, żeby godnie, normalnie przez te najbliższe miesiące opłacać rachunki, bo jak tego nie zrobimy, to ja mówię to także jako były samorządowiec, to ludzie wpadną w spirale zadłużenia. Nie będą płacili czynszów, nie będą płacili kredytów, nie będą wykupywali leków. I państwo za rok, za dwa po prostu samo będzie musiało zapłacić te koszty społeczne, bo poza kryzysem zdrowotnym, poza kryzysem finansowym czeka nas poważny kryzys społeczny. Zazdrości pan wyników sondażowych Władysławowi Kosiniakowi, Kamyszowi oraz Szymonowi Hołowni? Oni rzeczywiście zyskują, pan nie za bardzo. Ale te sondaże dzisiaj niczego praktycznie nie oddają, bo każda sondażownia pokazuje, że trzeba z dużym dystansem na to patrzeć. Wybory prezydenckie są nieprzewidywalne. Trzeba mobilizować swoje elektoraty. Trzeba pokazywać alternatywę. Jestem jedynym postępowym kandydatem. Przecież jak pani zapyta Szymona Hołownię czy Władysława Kosiniaka-Kamysza o ich stosunek do Kościoła. Jeden jest przyjacielem biskupów, drugi klęka przed nimi od lat. Jeden pisze książki o biskupach i tam chwali ich, drugi finansował przez lata przecież w koalicji z Platformą Kościół. No ja ludziom to się podoba, a na pewno nie przeszkadza. Nie sądzę. Myślę, że Kościół dzisiaj, finansowanie Kościoła uwiera wiele osób i uważam, że powinniśmy mieć odwagę do zmiany, że trzeba to zrobić. Szczególnie w czasach kryzysu trzeba wybierać ludzi wrażliwych. Nie tych, którzy 20 lat się przyglądali biernie i nagle udają mesjaszy, że zbawią tutaj społeczeństwo. Ukraińcy sobie już takich wybrali i źle skończyli. Nie takich, którzy przez lata prowadzili tą neoliberalną politykę zamykania, prywatyzowania szpitali i kościołów. Dzisiaj musimy budować nowoczesne państwo dobrobytu z dobrymi usługami publicznymi, dobrymi szkołami, dobrymi szpitalami. Ja byłem dobrym gospodarzem i chciałbym być dobrym gospodarzem Polski. No to porozmawiajmy o tu i teraz, czyli sytuacji kryzysowej. Co inaczej zrobiłby pan jako prezydent niż teraz robi Andrzej Duda? Byłbym z ludźmi przede wszystkim. Byłbym z tymi, którzy dzisiaj potrzebują pomocy i nie na TikToku, ale pokazywałbym wszędzie tam, gdzie państwo nie działa. Dzisiaj na przykład rząd premiera Morawieckiego przeznaczył aż 70 miliardów złotych na ratowanie banków, a 7,5 miliarda złotych na ratowanie szpitali. Dla mnie te proporcje są po prostu niesprawiedliwe. No, ja znam te szpitale powiatowe. Ja ratowałem tego typu szpitale jako polityk, jako samorządowiec i wiem, że one dzisiaj bardziej potrzebują pieniędzy niż banki. Czy słyszała pani redaktor, żeby te banki, które dostały te 70 miliardów złotych, nagle tak obniżyły kredyty, że przedsiębiorcy, zwykli ludzie masowo korzystają z tych kredytów? Ja nawet o jednym banku takim nie słyszałem. Nie, przyznam szczerze, sama mam kredyty i też... I też nie słyszałam. Tylko, że rozumiem, że pan by oparł swoje urzędowanie na takiej negatywnej narracji, krytykowaniu tego, co się dzieje. Nie.
To jest pozytywna narracja, Zdrowa Polska, Nowa Nadzieja, kompleksowy program, który ja przedstawiłem w 5 filarach funkcjonowania państwa i dotyczy on wszystkich sfer funkcjonowania państwa zagrożonych kryzysem. I mam na to konkretne odpowiedzi, na przykład jeśli chodzi o szpitale właśnie, czyli dofinansowanie szpitali, czyli taka reorganizacja, żeby te testy były wykonywane na większą skalę. Przecież i pani i ja wiemy, że to jest fikcja, że ten rząd nie przeprowadza wystarczającej ilości testów, prawdopodobnie dlatego, żeby pokazać, że mamy, cytuję, tą nową normalność i trzeba iść głosować za Dudą oczywiście. Więc to jest fikcja. No z tym może być różnie. Niestety musimy kończyć, bo nasz czas biegnie szybko. Moim państwa gościem był Robert Biedroń, Wiosna Lewica, kandydat na prezydenta. Dziękuję bardzo, ale to jeszcze nie koniec programu, bo za chwilę porozmawiamy o rzeczy nieco przyjemniejszej niż polityka, czyli o sporcie. Czas na trzecią część programu i na to, czym żyją ludzie, czyli wielkie odmrażanie sportu. Z nami są Tomasz Kozłowski, szef działu polityka dziennika Fakt oraz Łukasz Warzecha, publicysta do rzeczy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Premier zapowiadał wielkie odmrażanie gospodarki, tymczasem mamy wielkie odmrażanie sportu. Panowie zadowoleni? Łukasz? No ja średnio, to znaczy oczywiście każdy krok w stronę odmrożenia jest pozytywny i z tego się należy cieszyć. Ale po pierwsze przedsiębiorcy czekają cały czas na swój sygnał, żeby było jasne, wśród tych, którzy zajmują się sportem, też są przedsiębiorcy, bo na przykład stadniny czy strzelnice, no to są takie obiekty, które potrzebują dochodów związanych z tym, że muszą działać. A na razie są same koszty, nie ma ludzi. Natomiast kompletnie dla mnie niezrozumiałe jest, dlaczego przyjęto zasadę blankietowej liczby osób, które mogą być obecne w takim obiekcie. W większości przypadków to jest 6 osób, niezależnie od wielkości tego obiektu. To jest kompletny absurd. No, strzelnice bywają duże i małe. Stadniny bywają duże i małe, już nie mówię o polach golfowych, które też tam włączono, które po prostu z zasady są ogromne. Więc dlaczego przyjęto taką zasadę dla wszystkich, nie rozumiem. Chyba te zasady wynajduje ktoś, kto no, nie ma zielonego pojęcia, o czym mówi. No ale dziwne, dlatego że przecież firmuje to Ministerstwo Sportu, które to pojęcie powinno mieć. Tomku, a ty rozumiesz czy nie? To znaczy ja chciałem powiedzieć tyle, że rozumiem, że sport jest ważną częścią każdego człowieka, każdego Polaka. Natomiast kompletnie nie potrafię zrozumieć ogłaszania tego na zasadzie, że to jest jakiś przełom w walce z pandemią koronawirusa. W chwili, gdy za chwilę w szpitalach może zabraknąć personelu medycznego, a ludzie w miejscowościach przygranicznych błagają rząd o to, żeby pozwolono im pracować w Czechach lub Niemczech. Premier organizuje konferencję, na której opowiada, że będzie można pójść na Orlik i pograć w piłkę razem z kolegami. To jest bardzo ważny element, natomiast ja nie potrafię zrozumieć, dlaczego odbywa się to w takim otoczeniu i władza próbuje nas przekonać, że to jest nie wiadomo jakie wydarzenie w naszym życiu. I mam taką refleksję, że to jest troszeczkę jak w starożytności. No, rozumiem, że ludzie już byli zmęczeniem siedzeniem w domach i domagali się pozwolenia na wyjście. To władza dała im igrzyska, no na razie tego chleba jest mało niestety. No właśnie, Łukasz, ty przez cały czas podkreślasz, że chleba jest w tym wszystkim za mało. Co trzeba by zrobić na szybko? No, przede wszystkim trzeba by przedstawić choćby orientacyjne terminy odmrażania gospodarki na poważnie. Znów podkreślam, oczywiście to również w sporcie również są przedsiębiorcy, ale to jest bardzo mały sektor. Przedsiębiorcy, którzy nie mają żadnej orientacji, kiedy będą mogli znowu działać, są w tej chwili w kropce. Podam tylko jeden przykład. Mamy sektor agroturystyczny, o nim ostatnio się zaczęło dużo mówić. Agroturystyka to jest zupełnie inna kwestia niż duży hotel, w którym w jednym miejscu nagromadzona jest duża liczba ludzi. O agroturystyce już można by zacząć myśleć, nawet w kontekście weekendu majowego,
pod oczywiście pewnym reżimem sanitarnym, ale należałoby ją potraktować inaczej niż hotelarstwo. Tymczasem w ogóle nie ma takiego sygnału, nie ma żadnego sygnału, jeżeli chodzi właśnie o gospodarstwa agroturystyczne, które zresztą moim zdaniem będą się cieszyły ogromną popularnością tego lata. Więc ja mam wrażenie, że w ogóle w rządzie nie ma prawdziwie eksperckiej myśli, co robić w konkretnych sektorach. Jest jakiś taki, jak to kiedyś określiłem, uderzanie maczetą zamiast cięcia skalpelem. No właśnie, a tak wracając jeszcze do tego sportu, czy wy w ogóle rozumiecie, dlaczego rząd to robi w takich momentach? Czy to nie jest takie działanie kompulsywne trochę, czyli właśnie tak jak powiedział Łukasz, że nie wiadomo co robić, robi się to, robi się jakieś inne rzeczy, a tych najważniejszych wciąż brakuje, Tomku? To znaczy jeszcze w nawiązaniu do słów redaktora Warzechy chciałem powiedzieć, że mi na przykład brakuje powiedzenia jasno i wyraźnie przez rządzących tego, co za kilka miesięcy, to na przykład za rok czy za dwa lata, bo to, że wiele firm upadnie, ludzie stracą pracę, to powtarzają już nawet sami rządzący. Natomiast oni to powtarzają, jakby przygotowują ludzi na ten czarny scenariusz. Natomiast ja nie słyszę od nich żadnych informacji dotyczących tego, jak tacy ludzie będą mogli na przykład później, jaką pomoc będą mogli dostać od państwa. No tego nie słyszymy. Mam nadzieję, że usłyszymy. Natomiast w nawiązaniu do twojego pytania, no to jak rozumiem, rządzący mają swoje obliczenia, jakieś swoje dane, na podstawie których podejmują te decyzje o odmrażaniu sportu. Nie wiem, czy ma to związek, mogę się tylko domyślać, czy ma to związek z ewentualnymi wyborami majowymi. Natomiast trzeba powiedzieć jasno, że jak się patrzy na wykresy, no to faktycznie ta krzywa zachorowań, jak mówią eksperci, wypłaszczyła się i mamy od kilku dni codzienny przyrost około kilkuset zarażonych. No tak, ale to jest wciąż duży przyrost. Pamiętaj, że zamykaliśmy właściwie całą gospodarkę przy jakichś tam kilku zgonach i kilkuset zakażeniach. To znaczy chciałem jeszcze powiedzieć na koniec, Agnieszko, że co do tych danych i decyzji, to oczywiście mi się ciężko wypowiadać, bo nie jestem ekspertem w tej kwestii. Powinni wypowiedzieć się tak naprawdę eksperci, czy to, co widzimy, to są efekty dobrych działań rządu, czy jednak wciąż za mało testujemy, żeby tak naprawdę określić kroki i decyzje na przyszłość. Łukaszu, a jaki ma sens? Możesz mi to wytłumaczyć, może ty potrafisz, bo od rządzących tego nie usłyszałam, ale może ty będziesz potrafił. Jaki sens ma otwieranie Orlików, skoro dzieci nie mogą chodzić do szkoły? No, ja bym chciał wiele rzeczy móc zrozumieć, ale zrozumieć nie mogę, dlatego wysłałem pytania do Ministerstwa Sportu dotyczące między innymi tego blankietowego ograniczenia do 6 osób na różnych obiektach. Zobaczymy, co Ministerstwo Sportu mi odpisze. Podejrzewam, że podstawa tej decyzji jest podobna jak tej, o której ty właśnie wspomniałaś. Ale dwa słowa jeszcze na temat tej krzywej zachorowań. No, pan minister Szumowski był pytany kilkakrotnie o to, na jakim konkretnie modelu opiera swoje prognozy. No bo jeżeli zakładamy, że minister Szumowski jest poważny, to musi istnieć jakiś naukowy model, na którym on opiera swoje prognozy. Na przykład stwierdzenie, że na jesieni może być szczyt zachorowań. Nie usłyszeliśmy w żadnym momencie odpowiedzi od pana ministra ze wskazaniem na konkretny model. To po pierwsze. Słyszymy od pana ministra, że pan minister nie wie i nie może tego powiedzieć, ale później słyszymy w różnych mediach, że są jacyś naukowcy, którzy określają ten szczyt na jesień. No ale właśnie dobrze by było wiedzieć, którzy, bo wiemy, że takie oczywiście modele są w Polsce konstruowane. Jest na przykład grupa naukowców na Uniwersytecie Jagiellońskim, którzy taki model konstruują, ściśle matematyczno medyczny, nie uwzględniający innych czynników. Być może na ich modelu opiera się pan minister, nie wiemy tego. Natomiast widzimy, że to wypłaszczenie nam idzie, jeżeli wierzyć w oficjalne dane, tak dobrze, że wypłaszczamy i wypłaszczamy. Nie widać tutaj żadnej specjalnej zmiany i ja zaczynam się obawiać, choć jest to moja tylko obawa jako laika, że wypłaszczenie nam poszło tak świetnie, że taką płaską linię będziemy mieć nie wiadomo przez ile miesięcy. No i to zawsze może być podstawa do tego, żeby restrykcji nie zdjąć albo wprowadzić kolejne. Tomku?
pełna zgoda z redaktorem Warzechą. Ponadto jeśli będziemy się utrzymywać w takim stanie, no to jak rozumiem, rządzący będą mogli cały czas zmieniać prawo, tak jak robią to teraz, uzasadniając ją stanem epidemii. Więc ja też nie rozumiem do końca sprzecznych decyzji, bo z jednej strony, jak jest rozmowa o wyborach majowych, to pada argument, że na jesień pandemia, epidemia może wrócić ze zdwojoną siłą, a z drugiej strony pozwala się ludziom chodzić na Orlik, a jeszcze nawiązując tego Orlika, do tej sprawy Orlików. Ale to właśnie może to wszystko właśnie ma związek z wyborami. Być może, no niestety nie jestem w głowie premiera Morawieckiego i prezesa Kaczyńskiego, ale nawiązując jeszcze do Orlików, Agnieszko, to chciałem powiedzieć, że na Orliki nie chodzą tylko uczniowie. Na Orlikach grają również ludzie dorośli oraz ci, którzy rekreacyjnie uprawiają sport. Wiedziałam, że do tego jakoś nawiążesz. Łukaszu, co ty sądzisz? Czy to jest związane wszystko z wyborami? Te nasze poluzowania, takie nagłe, te właśnie takie decyzje, że tutaj już możemy iść do lasu, najpierw możemy iść do lasu, teraz już możemy iść na boisko, możemy pograć w piłkę, ruszy liga żużlowa, zdaje się, i ekstraklasa, tak? Poprawcie mnie, jeśli ja się nie znam. No ja się też nie znam akurat, więc cię nie poprawię. Natomiast na pewno jest tak, że jest, przepraszam, słuchawka, na pewno jest tak, że tutaj i premier Morawiecki, i minister Szumowski są pomiędzy młotem a kowadłem. To znaczy obaj się kierują w jakimś stopniu, po pierwsze, obawą, że jeżeli zbyt wcześnie poluzują, to będzie nagły przyrost zachorowań i to się fatalnie odbije na notowaniach władzy. Po drugie, uwarunkowaniami politycznymi, czyli no, nie mogą się odbyć wybory hipotetycznie 10 maja, jeżeli nadal będziemy mieli wszystko zablokowane, no bo tutaj będzie bardzo wyraźna sprzeczność tych narracji. Tu z jednej strony głosowanie, z drugiej strony kraj cały czas zablokowany. No i po trzecie są jakieś racje medyczne, ale jakie, to tak naprawdę nie wiemy. Ja muszę powiedzieć, że w ciągu tych paru tygodni przestałem traktować poważnie pana ministra Szumowskiego, ponieważ jego zapowiedzi są najzwyczajniej od sasa do lasa. No raz takie, raz takie. On zapowiadał nawet w pewnym momencie szczyt zachorowań na kwiecień. Kwiecień się kończy, tymczasem pan minister Szumowski mówi o jesieni, no więc trudno traktować poważnie. Tym bardziej, że krótko widzimy to rozluźnienie chyba na ulicach, widzimy to, że Polacy wyszli, ruszyli i że ta majówka no, jest takim momentem, który wcale może nie być radosny. Dziękuję bardzo moim państwa gościem. Gośćmi byli Łukasz Warzecha, Tomasz Kozłowski. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wszystko ma swój kres, ten program również. Dzisiejszy się kończy, ale jutro zapraszam na kolejne.